Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam z parafii ewangelickiej w Mikołajkach na Mazurach, a dokładnie z kaplicy Ewangelickiego Domu Opieki Arka. Mamy dzisiaj środę, 28 dzień lutego. Fragmenty biblijne wyznaczone na dzisiejszy dzień czytam z Księgi Psalmów i z Ewangelii według świętego Mateusza. W psalmie 7 czytamy: Panie, Boże mój, u Ciebie szukam schronienia. Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie. Zaś w 10 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza jest napisane: Gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Kiedy czytam wyznaczone na dziś teksty biblijne, to moje myśli w pierwszej kolejności wędrują w stronę tych, którzy cierpią prześladowania z powodu swej wiary. Takich osób w dzisiejszym świecie są tysiące. W wielu krajach Azji, w Afryce, w różnych innych zakątkach świata wiara w Chrystusa nie jest mile widziana. A chrześcijanie są narażeni nie tylko na rozmaite nieprzyjemności, ale nawet na utratę zdrowia i życia. Dosłownie kilka dni temu świat obiegła smutna wiadomość o ataku terrorystycznym na kościół w Burkina Faso w Afryce. Napastnicy zabili co najmniej 15 osób modlących się w tej świątyni. Niestety, wiemy, że to nie jest odosobniony przypadek. Takich zamachów każdego roku jest więcej. Według statystyk co roku za wiarę ginie ponad 100 tysięcy chrześcijan, a na jakąś formę prześladowania, dyskryminacji lub ograniczenia praw cierpi 360 milionów. To bardzo, bardzo dużo. Dużo więcej niż w czasach Imperium Rzymskiego za cesarza Nerona, znanego ze swej niechęci do chrześcijan i opisanego w książce Quo Vadis przez Henryka Sienkiewicza. Tak naprawdę, jak twierdzą znawcy tematu, to dużo więcej niż w jakimkolwiek innym momencie historii. Okazuje się, że bycie chrześcijaninem w wielu miejscach na świecie jest równoznaczne z ryzykowaniem życia i narażaniem się na niebezpieczeństwo. Dlatego dzisiejsze fragmenty biblijne są tak cenne i ważne. One z jednej strony są Bożym pocieszeniem i motywują do wytrwania tych, którzy są uciskani z powodu wiary, a z drugiej strony dla tych, którzy mają to szczęście, że żyją w bezpiecznych zakątkach świata, są zachętą do modlitwy za tych, którzy potrzebują wsparcia. Dlatego módlmy się o prześladowany Kościół, ale też prośmy Boga, żebyśmy sami nie stracili wiary, żeby żadne okoliczności i niedogodności nie stały się wymówką do porzucenia Jezusa Chrystusa. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, chcemy Ci podziękować za dzisiejszy dzień. Chcemy Ci podziękować za kolejny dzień życia, który nam dajesz. Za to, że w naszym kraju możemy bezpiecznie, bez ryzyka wyznawać naszą wiarę. W szczególny sposób chcemy Cię prosić o tych wszystkich ludzi w różnych zakątkach świata, którzy cierpią z powodu prześladowań, którzy są narażeni na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia w imię wiary w Jezusa Chrystusa. Bądź, Panie, dla nich pociechą, ochroną, wspieraj w niebezpieczeństwach i dodawaj sił. Błogosław nam przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Pragnę wam wszystkim życzyć dobrego i udanego dnia.
zostańcie z Bogiem.